40 powodów, dla których nie jestem charyzmatykiem ani zielonoświątkowcem. Dzisiejszy temat jest związany z tak zwanymi uzdrowieniami w cudzysłowie dzięki modlitwie i jest to temat o tyle bolesny, że są przy tej okazji bardzo mocno nadużywane właśnie uczucia ludzi, którzy są przez te zwodnicze praktyki oszukiwani. Któż z nas nie zetknął się w rozmowach z tak zwanymi uzdrowieniami dzięki modlitwie? Jest to oczywiście temat dość obszerny. Muszę jednak stwierdzić, że wyrażenie to w ogóle nie występuje w Słowie Bożym. Może ktoś powie, że to nie znaczy od razu, że jest w tym coś złego. Chciałbym jednak wskazać, że bardzo często za niebiblijnymi wyrażeniami kryją się również niestety niebiblijne myśli. Wydaje się, że tak właśnie jest w przypadku tychże osławionych uzdrowień. Wciąż na nowo chrześcijanie zadają sobie pytanie, czy Bóg nie ma dzisiaj mocy do czynienia cudów? Oczywiście ma moc do czynienia cudów. W odpowiedzi na to pytanie chciałbym przywołać pewne wydarzenie, które przed laty miało miejsce w życiu wierzącej rodziny we wschodniej Fryzji. To region w północnych Niemczech. U matki wielodzietnej rodziny stwierdzono raka. Przeprowadzono szereg badań. Diagnoza brzmiała: zaawansowany nowotwór złośliwy. W celu przeprowadzenia operacji, z którą lekarze nie wiązali jednak wielkich nadziei, chrześcijanka ta musiała wyjechać do kliniki z dala od domu. Pan Jezus dał jej pokój do serca. W tym czasie jej mąż oraz rodzina nieustannie wołali do Pana. Z wielką pewnością, wiarą o jej uzdrowienie. Krótko po przyjęciu kobiety do specjalistycznego szpitala, profesorowie, którzy kilkakrotnie ją badali, wezwali pacjentkę na rozmowę, aby powiedzieć, że badania nie wykazują jakichkolwiek śladów choroby. Lekarze łamali sobie głowę nad tą niewytłumaczalną dla nich zagadką. Siostra ta jednak wiedziała, że był to cud Boży, o czym też nie omieszkała im powiedzieć. Została wypisana ze szpitala i powróciła do grona swych bliskich, wśród których żyła dość długo jeszcze po tym wydarzeniu. I wiadomo, że jeszcze w 2019 roku żyła, natomiast nie mam aktualnie informacji. Żyła zdrowa i pełna energii. Bogu niech będą dzięki za to, że do dzisiaj czyni wielkie cuda. Ale czy ów fakt miałby być dowodem na to, że do dzisiaj istnieje dar uzdrawienia? No więc musimy się kierować Pismem Świętym, a nie osobistymi interpretacjami doświadczeń z życia codziennego. I są tutaj ważne do podjęcia argumenty tak zwanych uzdrowicieli, ponieważ są to tak egzotyczne argumenty, no to nie jest łatwo ich zapamiętać. Jednym z nich jest taki argument przytaczany, mający usprawiedliwić ich praktyki. To jest, po pierwsze, wielu z nich twierdzi, że wierzący nie musi chorować, ponieważ dzieło pojednania dokonane przez Pana Jezusa stanowi gwarancję fizycznego zdrowia. Jako uzasadnienie tejże hipotezy przytacza się znane wersety z Księgi Izajasza 53 od 4 do 5.
No i właśnie fałszowanie tego fragmentu Słowa Bożego jest kolejnym powodem, żeby jak najdalej trzymać się od zielonoświątkowców i charyzmatyków. Cytat Izajasza 53:4-5. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Ten fragment, wersety te zostały częściowo przytoczone w dwóch miejscach Nowego Testamentu. W Ewangelii Mateusza, 8 rozdział, 17 werset oraz w pierwszym liście Piotra, 2 rozdział, 22-24. W Ewangelii Mateusza, 8 rozdział, Pan Jezus uzdrawiał wszystkich cierpiących. Aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Podczas swojego życia nasz Pan utożsamiał się ze swoim ziemskim ludem, Izraelem, i jego cierpieniami. Nie jest to jednak właściwy, głęboki sens tej przepowiedni Izajasza. Użyty tutaj grecki spójnik hopos, aby, wskazuje na to, że to, co miało miejsce w Ewangelii Mateusza, zawierało się, co prawda w ramach przytoczonego proroctwa, ale jednocześnie nie było jego pełnym i wyłącznym znaczeniem. Tak na przykład Mateusza 2:24 jest takim przykładem też niepełnego i wyłącznego znaczenia. Inaczej ma się sprawa w przypadku greckiego spójnika hina, aby. Więc widzimy, hopos jest aby i hina jest aby. Hina aby, który używany jest wtedy, gdy przytoczone starotestamentowe proroctwo zostało rzeczywiście ostatecznie spełnione. I tutaj mamy przykład Mateusza 1:22, 2:15, 4:14 i 21:4. Prawdziwe znaczenie tych słów dla nas wytłumaczone jest w pierwszym liście Piotra 2:24. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewie, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli, Jego sińce uleczyły was. Słowo Boże pokazuje nam, że to uleczenie, owo uleczenie należy rozumieć w duchowym sensie. Chodzi tu o nasze grzechy. Dopiero w czasie Nowego Przymierza, kiedy zacznie się tysiącletnie królestwo, to dopiero tysiącletnie królestwo przyniesie dosłowne wypełnienie tego proroctwa. I po drugie, często przytacza się list do Hebrajczyków 13:8. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Stwierdzenie to traktuje się tak, jakby oznaczało, że epoce znaków i cudów nie ma końca, a co za tym idzie, słowa z Ewangelii Marka 16, rozdział 18, werset oraz Ewangelii Jana 14, rozdział 12, werset, to słowa te po przekoślawieniu można zdaniem tych proponentów odnieść do każdego chrześcijanina. Jak wiemy, Chrystus poniósł nasze grzechy w 3 godzinach ciemności na krzyżu. Wtedy też Bóg odwrócił się od Chrystusa i opuścił Go. A więc pomyślmy chwilę. Jezus wybaczał grzechy w przeszłości, dzisiaj nadal to czyni. Ale czy będzie przebaczał je zawsze i na wieki? Tak musiałoby być, gdybyśmy chcieli zastosować tego rodzaju wykładnię słów z listu do Hebrajczyków 13:8. Widzimy jednak,
jak niebezpieczne są tak powierzchowne argumenty. Tak, Pan zawsze jest ten sam, ale czy On zawsze i o każdej porze postępuje w ten sam sposób? Czy sposób działania i objawienia Boże w Starym Testamencie są rzeczywiście identyczne z tymi, które znajdujemy w Nowym? Czy czas łaski niczym nie różni się od Nowego Przymierza albo od tysiącletniego Królestwa, bo w tysiącletnim Królestwie będzie Nowe Przymierze, tak? 7 lat po pochwyceniu Kościoła, po zabraniu Kościoła do nieba, powróci Pan Jezus z Kościołem na ziemię i wtedy ustanowi na ziemi Nowe Przymierze, które dla Izraela będzie miało obraz Nowego Przymierza, a dla pogan tysiącletniego Królestwa. I czy ten czas łaski niczym się nie różni od właśnie Nowego Przymierza albo od tysiącletniego Królestwa? I czy początek Kościoła Bożego na ziemi w jedności i mocy świadectwa można rzeczywiście porównywać z czasem rozłamów i duchowego upadku, którego świadkami i uczestnikami jesteśmy dzisiaj, gdy Kościół jest w ruinie? No i to jest właśnie kolejny argument tychże oszustów religijnych spod sztandaru charyzmatyków i zielonoświątkowców. I nie należy się z tym identyfikować. Kolejne takie oszustwo dokonywane przez tych zwodzicieli jest takie, że często można zetknąć się z argumentem: Bóg wysłuchuje modlitwy wiary, również gdy chodzi o uzdrowienie chorych, i że zawsze to czyni. Ewangelia Jana, 14 rozdział od 13 do 14 jest wtedy przytaczane, albo 1 Jana, 5 rozdział 14 werset, albo Jakuba, 5 rozdział 15 werset. No więc przytoczyłem już przykład takiego działania. Z pewnością historia chrześcijaństwa zna więcej takich przypadków. Sam osobiście też takiego doświadczyłem. Jedno z moich dzieci miało zdiagnozowanego nowotwora neuroblastomę. Było to potwierdzone przez 3 ośrodki medyczne i potem Pan Jezus tego guza zabrał, mimo że neuroblastoma kończy się fatalnie dla dziecka. Wtedy miał on 3 miesiące, a guz zniknął jak miał 8. Więc zabrał tego guza Bóg. Owszem, Bóg wysłuchuje modlitw swoich dzieci. I sam tego nieraz doświadczyłem. Ze Słowa Bożego i z własnego doświadczenia wiemy jednak, że nie jest tak w przypadku wszystkich naszych zachcianek i wszystkich naszych modlitw. Bóg obiecał spełnić wszystkie Jego obietnice, ale nie obiecał spełnić wszystkich naszych zachcianek. Bóg przychylił się do modlitwy chorego Hiskiasza i uzdrowił go. Izajasza, 38 rozdział od 1 do 5. Nawet mimo tego, że wcześniej wysłał do niego prawdziwego proroka Izajasza, proroka Bożego, który mu powiedział, żeby uporządkował dom, gdyż na pewno umrze. Bóg nie waha się zmienić zdanie, gdy go poprosimy o coś w modlitwie. I to nie jest żaden problem dla Niego. On jest żywym Bogiem, nie jest jakimś automatem z Biedronki, który ma zaprogramowane jakieś tam funkcje. Nie. Bóg jest suwerenny, a suwerenność oznacza to, że może zmienić zdanie. Nie jest związany niczym. I jeżeli uzna, że nasza modlitwa powinna być odpowiedziana, to nawet jeśli wcześniej, tak jak Hiskiaszowi powiedział, uporządkuj swój dom, gdyż na pewno umrzesz, powiedział to prawdziwy prorok Boży, Hiskiasz rozpłakał się i pomodlił się niewłaściwie, pomodlił się tak, że gdyby brać pod uwagę tą jego modlitwę, no to by ktoś pomyślać mógł, no nie, no taka modlitwa nie ma szans być wysłuchana. Ale Bóg wspomniał na łzy Hiskiasza, nie na modlitwę. Na modlitwę też, oczywiście, ale jest podkreślone, że płacz Hiskiasza był tu kluczowy,
i dał Hiskiaszowi dodatkowe 15 lat, w czasie których urodził się Hiskiaszowi syn. Ten syn był królem, który najdłużej królował w Izraelu, znaczy w Judzie, bo aż 55 lat. Więc widzimy, że Bóg przychylił się do modlitwy chorego Hiskiasza i uzdrowił go. Izajasza 38 rozdział 1 do 5 wersetu. Ta historia jest aż 3 razy zapisana w Słowie Bożym, żeby nie było żadnych wątpliwości, że tak się stało. Bóg wysłał ze Słowem Bożym od siebie Izajasza z informacją, że Hiskiasz na pewno umrze. I mimo to zmienił zdanie pod wpływem tego, że uwzględnił to, że Hiskiasz do niego wołał. Natomiast modlitwa Dawida wstawiającego się za własnym dzieckiem, co prawda dzieckiem z nieprawego łoża, poczętym w cudzołożnym związku z Batrzebą, przypieczętowanym morderstwem na mężu Batrzeby, nie została wysłuchana, bo mamy to udokumentowane w drugiej księdze Samuela, 12 rozdział od 15 do 18 wersetu. Możemy powiedzieć, że Bóg odpowiada na każdą modlitwę, bo odpowiada. Ale ta odpowiedź na modlitwę nie zawsze jest taką, jaką my sobie wydumamy. Możemy więc wiedzieć, że Bóg nas wysłuchuje, odpowiada na każdą modlitwę, co jednak nie musi być i często też nie jest jednoznaczne z wysłuchaniem przedmiotu prośby. Jakże często nie wiemy nawet, jak i o co mamy się modlić. Nierzadko prosimy również o nieprzemyślane rzeczy, sprzeczne nawet ze Słowem Bożym. Bóg nie chce nas wystawiać na pewnego rodzaju doświadczenia wynikające ze spełniania wszystkich naszych zachcianek. Nawet jest takie przekleństwo chińskie. Oby spełniły się wszystkie twoje życzenia. To jest przekleństwo. To naprawdę byłoby straszne, gdyby wszystkie nasze życzenia się spełniły. Bóg o tym wie. I Bóg nie przychyla się do dziwacznych próśb, które są nam na szkodę, bo działa na nasze błogosławieństwo. Ale on ocenia to błogosławieństwo z perspektywy wieczności. Natomiast nauczanie charyzmatyczne i zielonoświątkowe jest całkowicie sprzeczne z tym, czego uczy nas Słowo Boże. Często cytowane wersety z Ewangelii Jana, 14 rozdział 13-14 i z pierwszego listu Jana, 5 rozdział 14, mówią o modlitwie w imieniu Chrystusa i zgodnie z wolą Bożą. W Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, 19 werset, mamy dodatkowo przedstawioną modlitwę dwóch lub trzech zgromadzonych do imienia, którzy uzgodnili swe prośby w danej sprawie. We wszystkich trzech przypadkach Słowo Boże gwarantuje nam, że Bóg spełni nasze prośby. Jednak to jest bardzo ważne, żeby to uwzględnić. Jednak jak sprawa ta wygląda w rzeczywistości, czy zakończenie modlitwy formułką prosimy o to w imieniu Jezusa daje nam pewność wysłuchania? Nie, bo to nie jest żadny hokus pokus. Czy jest to jednoznaczne z modleniem się w Jego imieniu? Nie, bo to nie jest żadny hokus pokus. Można wymieniać tą formułkę 1000 razy i nie modlić się w imieniu Jezusa. Można tej formułki ani razu nie wymienić i za każdym razem modlić się w imieniu Jezusa. Czyż Bóg nie ma raczej na myśli, że powinniśmy przychodzić do Boga Ojca w mocy i w społeczności naszego Pana Jezusa Chrystusa, że nasze prośby powinny wyrażać Jego życzenia, nawet jeśli nie do końca te życzenia rozpoznajemy, to naszym celem, celem naszego serca powinno być realizować życzenia Pana Jezusa. Czyż
Jest tak w przypadku każdej modlitwy o uzdrowienie? No nie jest. Jeszcze wyraźniejszy jest przykład z Ewangelii Jana, 15 rozdział, 7 werset, gdzie wysłuchanie naszych modlitw zostaje uzależnione od tego, czy pozostajemy w nieustannej więzi z Nim i czy Jego Słowo pozostaje w nas. W praktyce oznacza to, że musimy żyć w społeczności z sercem i wolą Pana Jezusa Chrystusa, znać Jego Słowo i żyć zgodnie z Nim. Jest to bardzo wysoka poprzeczka dla naszego życia i trudny warunek niezbędny do wysłuchania naszych modlitw. Czy możemy powiedzieć, że zawsze go spełniamy? Gdy uwzględnimy kontekst słów z 18 rozdziału Ewangelii Mateusza, zauważymy, że odnoszą się one do karności w zborze. Nie powinniśmy przeoczyć tych ważnych ograniczeń. W przeciwnym razie dwóch chrześcijan mogłoby modlić się jednomyślnie w danej sprawie i niezależnie od swojego duchowego stanu i przedmiotu swoich próśb, musiałyby one zawsze być spełnione według ich scenariusza, co jest kompletnie absurdem. W Ewangelii Mateusza, 21 rozdział, 22 werset i Ewangelii Marka, 11 rozdział, 24 werset, jedynym warunkiem jest wiara osoby modlącej się. Niemniej jednak wiara musi mieć mocne podłoże. Wierzymy w Boga, w dzieło Pana Jezusa dokonane na Golgocie i w nasze wieczne zbawienie nie dlatego, że wmówiliśmy sobie jakieś mocne przekonanie, lecz ponieważ stoimy na niezachwianym gruncie objawionego Słowa Bożego. Tak też, jeżeli chcemy modlić się bez powątpiewania, potrzebujemy biblijnego fundamentu dla naszej wiary. Więc była to szósta część serii 40 powodów, dla których nie jestem charyzmatykiem ani zielonoświątkowcem. Następnym razem chciałbym omówić kwestię uzdrowień chorych przez Pana Jezusa i jak to inaczej fałszywie jest przedstawiane w doktrynach charyzmatyczno-zielonoświątkowych. Więc było to 40 powodów, dla których nie jestem ani charyzmatykiem, ani zielonoświątkowcem. I to był powód szósty.